patrzcie co my tu mamy, patrzcie co my tu mamy. Dzisiaj będziemy rysować loga znanych firm. A właściwie będzie to challenge, w którym będziemy zgadywać jak te loga wyglądają, bo zazwyczaj wiemy, ale nie potrafimy ich odwzorować. Także zaczynamy! Barty nam będzie... ja tu jestem jak zawsze! Mówił jakieś logo... Zepsułam! Ale to chyba tak można, bo to jest na magnes. No dobra, mamy tu taką tablicę. Trochę... słabo schodzi, ale damy radę. Trochę słabo schodzi, bo to chińskie. Okej, to co mamy Barty rysować? Najpierw znaczek samochodu Volkswagen. Ja pierdzielę, ja się nie znam na samochodach. Ja wam zaraz. Ale nie pokazuj mi. Ja mówię, że jest srebrna. O Boże, naprawdę? Jezu, nie wiedziałam! Trochę nie trafiliście. Ale nie widzimy. Tutaj. Jeszcze V powinno być na górze. O. No jest takie W, tylko właśnie ma takie V. A co mi nie będę wam pokazywał? No, i niebieskie, a nie srebrne. Dobra. Kolejne, poczekaj, kolejne. Masz, gdzie? A tutaj. Poczekaj, Barty. Dobra. Dobra, teraz Chanel. Marka cichów Chanel. Czekaj. Musisz też mówić jakieś kolorowe rzeczy, czekaj. A nie, to jest Calvin Klein. Anila, nie pokazuj mi, bo ja widzę co ty tam masz. Czekaj. Nie wiem czy na pewno coś takiego, ale wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Nie. No weź, bo ja nie wiem. Nie no, to jest Calvin Klein. Nie wiesz? Coco Chanel. A po, tak zaraz. Ciemnie. Daj tylko zaraz. Dobra, pokażcie. Poczekaj. Nie, no to jest Calvin Klein. To nie to? Tak, to jest Chanel, ale... No to ja tak jest. No tak, dobrze. Anili nawet lepiej wyszło, bo to jest takie nachodzące na siebie. A, pokaż. Nie będę pokazał, bo są też inne. A to nie jest... Nie, Calvin Klein ma takie... Inne właśnie. Calvin Klein. Klein to jest K. Dobrze, to teraz znowu znaczek samochodowy. No będzie kolorowa ten samochód. Będzie Skoda. Jezu, nie dawaj samochodów, bo ja nie wiem jaki ma znaczek Skoda. Ty chłopak ma Skodę, ja. Ale nie wiem jak. No dobrze, to wezmę coś innego. Ja się obraziła na życie. No dobra, to teraz słuchajcie, będzie znaczek Google Chrome. Google Chrome? Jezu, a nie, ja widzę co tam rysujesz. O Boże, nie mam pojęcia. Nie wiem jakie są kolory. Zaraz, to ma chyba trzy kolory. Tak, trzy kolory. Podpowiem, że cztery. Cztery? To może jeszcze taki. Ja pierwsza będę. Ale to ja chyba wymyśliłam nowe logo. Chyba tak. Ja też. No bo ja zrobiłam jakieś takie G. Czerwony, biały, zielony, żółty. O, niebieski. To jest w ogóle jak jakiś przycisk. Patrz, ja miałam podobne. No ale zapamiętałyśmy, że jest okrągłe. Zazwyczaj logo jest okrągłe. Tylko dlaczego mi tam weszło G, to ja nie wiem. Samsung. Jezu, jaki ty dajesz! No, to jest za trudno, bo czekaj. Nie, to jest chyba łatwe akurat, ale ja nie lubię takich męskich. Dawaj loga damskie. No jak dam perfumy, to będziesz wiedziała? No nie, ale dawaj jakieś z jedzeniem. Żadna. Czy bliżej Ada, bo są drukowane, ale mają jeszcze takie kółko dookoła. Dobra, damskie mówisz, chcesz? Z jedzeniem najlepiej. No to dobra. Daj jakieś takie proste, zobaczysz, że to wcale nie jest proste. Niech będzie Nivea. Pamiętacie Nivea? Ja pamiętam. Chyba takie. Poczekaj, jeszcze kolory. Biały napis, niebieskie tło. Czemu tylko napis? No bliżej Ada, no. O, nie. O wiedziałam, że tak, ja wiedziałam. A nie, Ada widziała Nivea. To teraz kolejne. Damskie albo zjedzenie. Niech będzie Starbucks. Proszę. Nie narysuję tego. Jesteś taka mądra. Myślisz, że ja chodzę do Starbucksa tak non stop? Jezu.
chyba zielony. Co to jest? O nie! Nie mam nawet napisanego. Bo te jej włosy, to jest lejąca się kawa pewnie. Ej, dlaczego tego nie ścieram? Mam się mocniej. Bo ty jesteś siadał upośledzona, dobra, nieważne. No bo ty się musisz. Jezu, naprawdę, ale pokaż mi jeszcze, jak to się robi. Pokaż. Mówisz całe czarne palce. Dobra, a teraz zobaczymy, czy wam się uda logo KitKata. Ej, ja wymyśliłam ten challenge, a nie znam żadnego loga. Nie, to nie, jakieś inne. No ale... Jest jakiś taki KitKat? Ej, prawie! Musimy też kolory mówić. Dobra, a logo TVN-u? O, to znaczy. Poczekaj. Tak, i w środku czyk. I jest niebieskie. Dobrze. To wam wyszło. Telewizyjne dzieci. Tło jest niebieskie, a środek jest jaki? Literek? Biały. Albo żółty. Pomarańczowy, taki żółty bardziej. TVN-u? No. Biały. A Apple? Tylko nie patrzcie na swoje telefony. O matko, czekaj. No. Prawie. No takie? Ada, co to jest? Nadgryzione jabłko. Czekaj, moje ma nadgryzione. Chyba twoje sady jakieś zgniłe trochę. Patrzcie na moje nadgryzienie. A twoje to ja nie wiem, co to wygryzło. Ale, a ten, ale mój, patrz, ten lisek leci, a nie. O fuck. Dobra. To teraz McDonald's, to wszyscy zdamy. No mam nadzieję, że ja dobrze to zapiszę. Ja też mam nadzieję. To jest bardziej takie... Jezu, źle zrobiłam. Zapomniałam, że to jest tak! Widać, że nie jem w McDonald'sie. Teraz sobie napisała M z takimi... Napisałam sobie zwykłe. No dobrze. Jezu! A spokojnie, Ada, to tylko nie, McDonald's. To nie znaczy, że swoje życie kończę. Ada się. Dobra, a teraz Pepsi. Ja wiem. Patrzę, ja chciałam tak to i kurde nie wiem. A, to jest, takie... jest takie kółeczko czerwono-biało, granatowe? Takim... Nie, to jest jakieś kurde Nike. Znak równości. Nie, to jest jakieś tak czy... Za silink jak? Takie bardziej... Tagie. Widać, że nie jesteście konsumentkami. To nic nie wiemy. A Google? Myślę, że Barty to by... To Pepsi to by się rozwalił. Ale w Google to chodzi głównie o kolory. Zaraz będziemy mówić o kolory. O właśnie. Google. I teraz jest po prostu napis. I teraz kolory, więc tak, mamy... Google. Czekaj, jest czerwone, zielone, żółte Google. I niebieskie. Google! Czekaj, jaka jest pierwsza litera? Google! Wejdź w Google! Google! Czerwona. Wejdź w Google! Nie, pierwsza nie czerwona. Dlaczego my mówimy Google, jak mówi się wejdź w Google? Bo my jesteśmy pośledzeni. Poczekaj. Tak samo, niebieska. Wejdź na YouTube'a. Na YouTube'a. Niebieska? YouTube'a. Później jest żółta? Wejdź na YouTube'a. Zielona? Dobrze, Ada, chyba nie wiesz. Dobra, a Biedronka? O nie, ona ma tu... Ona ma Biedronę po prostu. Uśmiechniętą. No, taką coś tu jest. Nie, no patrz, moja jest lepsza. No, a Adzie jakoś wyszła taka... Bo jest taka jaka? Lecąca. Lecąca. No moja, spójrz. Artyzm. Spójrz, jaka Biedrona. No. My nie jesteśmy, tak jak Barty powiedział, w ogóle konsumentami, nie działa na nas reklama. To niech będzie Instagram. Tylko Instagram musi być dokładnie. Nowy czy stary? Nowy. Kryk. Wiem, jak wygląda stary. To jest taki... Jakiś taki aparacik. Stary to mniej więcej coś w tym stylu. O nie. To jest obiektyw. Tak, robisz tak, tak. Tak? No, prawie. A jak was sprawdzimy? No to tak, ja rób YouTube'a. Ja nie wiem, czekaj. To jest takie jakieś...
Czerwono-biało-czarne. Znaczy, bo są chyba dwie wersje, jest z napisem. Czerwone z białym. Ale na telefonie przecież jest takie. Nie, no a weź z napisem. No napis, tu chodzi o napis, nie? Ale to jest w czerwonej obwolucie po prostu. Biały, wtłoczony napis. Czerwonej obwolucie. Ale czarne tam chyba jeszcze coś jest. Nie, patrzcie, takie coś jest. O, no tak, to jest... O, jak youtuberzy mogą nie znać loga YouTube'a? Za bardzo mi ten... Za bardzo mi się z subskrypcją pomyliło. Subskrybujcie dlatego nasz kanał, żeby wspierajcie nas. Byli mądrzy. Wspierajcie nas i żegnamy się z wami. Kciuki w górę. Pa, pa!